co kurwa? Siemandero wszystkim. Słuchajcie, tak żeby odbić trochę od tej tematyki torowej, to postanowiłem ustawić się z ziomeczkami na żwirowni i trochę poskierujemy podjazdy, może jazdę na jednym kole. Pojedziemy do lasu, gdzieś poświrujemy pawiana, bo jest jesień, są liście, w lesie mogą być fajne ujęcia. No ogólnie co wam mogę powiedzieć? Sobota, niedziela, jazda po torach. I mam zakwasy na rękach, udach. Tak więc jest grubo, ktoś tam stoi. Dobra, powoli będę jechał, bo... Nie wiadomo kto, to zaraz będzie dzwonił na pały. O co jest? Co jest? Zabrali mi motor! Co? Co jest? Jaja. Co? Gdzie ty jesteś? Co ci robi? Czekam na ciebie. Z kim? Motor mi ukradli. No kur... No cześć. Jakiś chłop stoi przy drodze. Wywalił mnie na glebę. Ja za nim, a tego... Jakiś chłop kurwa motor mi zabrał. No naprawdę no. Dawajcie tutaj do mnie. Tak jak się jedzie na żwirownię. Cześć, to... Kurde, ty nie ma chłopa w lesie. Dobra, dawajcie na drogę. Dawajcie do mnie. Nagrało się to? Nagrało. O jaja. Kurde. Kurwa, co robisz teraz? Ale hit. On normalnie widać, jak mnie na glebę wyrzucił. Jeszcze o loty walił. Idę tam. Ej, no bez kitu, kurde, czajcie, motor mi zabrali. Mhm, no pewno, no. No serio, no kurde, ale patrz, gdzie są ślady tutaj, no. Naprawdę, no kurde, jadę sobie normalnie drogą, zaczynam odcineczek, sobie gadam, nie? I chłop bierze mnie, spycha z drogi, nie? No to ja lota za nim. I nie. Kurde, tylko poleciałem do lasu, naprawdę, no poleciałem do lasu i drugi chłop jakiś kurde wziął siad na motor albo nie wiem i poleciał, no. My słyszeliśmy, że ktoś jedzie, myśleliśmy, że to ty. Nie, no mówię wam, to już zadzwoniłem do ciebie naprawdę od razu po tej akcji całej. Kurde. Tutaj o gdzieś poleciał chłop kurde motorem, bo nawet kostkę było widać, czekaj, no gdzieś jest ta kostka. O, tutaj o widać lekkie ślady. Opa, o tutaj o normalnie widać jak derw. To już tam jest żwirownia, nie, no to musieliście go słyszeć, no. I poszedł prosto, no naprawdę zabrali mi motor teraz, nie? No widzę po twarzy trochę, kurde. Ja nie wiem, kurde, no co, no, zadzwonić? Co zrobiłem? No nie wiem, no kurde, no co, zadzwonię na policję, powiem co, że kurde, krosa mi zabrali, ani numerów, ani nic. Mam win spisany na kartce, jak z chłopem kupowałem ten motor, nie? W razie przypału, no to tylko win mam, ale co, no to kurde, to jest full crossuwa, no. Ale z drugiej strony teraz busy zatrzymują, bo co, chłop ile 40 km zrobi tym motorem i mu zgaśnie, bo paliwa zabraknie. No, może nie tyle. A ja jeszcze podkora teraz zalałem przed wyjazdem. No, ale skoro było ich dwóch, no bo jeden mi zepchnął, to musieli już zaplanować akcję, nie? Było ich dwóch i kurde wiesz, no jeden po prostu specjalnie kurde zrobił tak jeszcze, że ja pobiegłem debil, zamiast po prostu odpuścić.
i poleciałem za chłopem do lasu, nie? I drugi po prostu wziął buchtą mi motor. I teraz nie wiem, no tam droga prowadzi, co dalej idzie w prawo i tam do głównej drogi. A w lasu tam o... jechać? Nie wiem, no ale kurde, nie wiem, może zadzwonić, bo teraz busy zatrzymują, to wiesz, kurde, przyczepywać będą, bo ja wątpię, co na przyczepce ktoś będzie jechał na pewniaka z motorem. Ty, no to co, dzwonimy chyba, bo serio, lipa. No nie wiem, no chyba trzeba, bo tam o jest główna droga, nie? Tam jest lasek wszędzie, też chłop mógł pojechać i tam o gdzieś przy głównej, wiesz, wrzucają na pakę moto i nie ma moto, nie? Ja nie wiem, czy dzwonić. Ale co, ale jak jechał motor, nie? Jak jechał motor, to co, słyszeliście, że później po chwili zgasł, czy cały czas gdzieś pyrkał? Ciągle pyrkał. Kurwa, no na pewno bali już na pakę go. Ale ten drugi chłop gdzieś tutaj do lasu pobiegł, nie? Ty, chyba że tamtego chłopa poszukamy. Ale kurde, nie znajdziemy go. Nie wiem, w sumie tu nawet nie był jakiś on kurde wielgachty, nie? Nie wiem. Dobra, dam. Nie znajdę go, czaisz, jak on po chwili mi tak szybko mignął. W tym lesie, wiesz, jeszcze tylko tak o, się obejrzałem, cyk, za motorem, bo słyszałem tylko jak odpalił motor, nie? Później się obracam tutaj z powrotem, a chłopa już nie ma, nie? Ty, to dawaj, dzwonimy, to... Jeszcze w tych buciorach, kurde, dogonić go nie mogłem w ogóle. Dobra, ty, to co, nie wiem... Dzwonimy, no, czym szybciej zareagujemy, to może akurat znajdą. Nie wiem, no dobra, ty, bez kitu, bo teraz porozstawiani i tak stoją, łapią wszystkich, nie? Ja dobra, to nie wiem, no co mordeczki, ja kończę ten film, nie? No bo ja nie wiem, co teraz w ogóle będzie teraz z tego materiału. No, mam kamerę, mam wszystko nagrane, ale chłop miał mordę zakrytą, nie? Pierwszy raz słyszę taką akcję. Ja wale. Nie wiem, dobra mordeczki, trzymajcie się, ja muszę, nie wiem, kurde no. Elo. Siema. Dobra mordeczki, słuchajcie, znalazłem tych wariatów, co ukradli mi te moto, nie? Tak jest. Kto się zorientował, że ten ziomek miał te same dresy, bo zmienił kurteczkę, ale dresików nie zmienił. Za słabo się przygotowaliśmy do tego filmu. I się strzeliliście, że ma te same dresy, napiszcie to w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko. Jeżeli wam się podobają takie pomysły, właśnie, na filmy, też możecie pisać. A my będziemy kminić nad następnymi takimi filmami. I tyle, nie? To był Fajur. Tak bywa. Andrzej. Andrzej, to jest Andrzej. Onka X buchnął mi. Skubaniec, ale ładnie poszedłeś, naprawdę. Tylko słyszę, dyn, dyn, poszedł wariat, nie? No, jeżeli wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli jesteś nowym widzem, zasubskrybuj kanał i wbijajcie na Instagramka, do którego macie link w opisie pod filmem, bo tam też się sporo dzieje. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, strzałeczka i do następnych.